Janek, Thomas Kollarik, Zem jak miłość odzyska Ulę, Iga Kreft. Mimo, że narzeczona porzuciła go przed ślubem dla Bartka, Arkadiusz Smoleński, policjant nie przestał jej kochać. W 1413 odcinku Im jak miłość skorzysta z okazji, żeby pozbyć się rywala z życia Uli. Wiedząc, że Bartek za nic w świecie nie chciałby skrzywdzić Uli, wykorzysta ją przeciwko niemu. Uświadomi byłemu kryminaliście, że stanowi zagrożenie dla ukochanej. To przez niego Bartek ucieknie z grabiny. M jak miłość, odcinek 1413, poniedziałek, 21 stycznia 2019, o godzinie 20:55 w TVP2. Po napadzie na kantor w M jak miłość Bartek Lisiecki stał się celem dawnych przyjaciół z gangu. W końcu to on wydał przestępców, w porę ostrzegł właściciela kantoru. Zapłacił za to najwyższą cenę. Omal nie zginął postrzelony przez bandytów. W 1413 odcinku Im jak miłość to właśnie Bartek pogrąży kryminalistów. W okolicach Lipnicy dojdzie do kolejnego napadu na kantor. Tym razem jednak jego właściciel zostanie postrzelony. Miejscowa policja schwyta bandziorów, a Lisiecki złoży zeznania obciążające kolegów. Tym samym zakończy sprawę napadu. Nie odzyska jednak spokoju. Wręcz przeciwnie, Janek uświadomi mu, że i on i Ula nigdy nie będą bezpieczni. Nadejdzie bowiem dzień, w którym bandyci wyjdą na wolność i zrealizują swój plan zemsty. Wydali bowiem na Bartka i Ulę wyrok śmierci. W 1413 odcinku Im jak miłość były narzeczone Uli uprzedzi Bartka, że to jeszcze nie koniec. Zrobi to celowo. Wykorzysta miłość Bartka do Uli, żeby usunąć go z jej życia. Janek uzmysłowi rywalowi, że z takim człowiekiem jak on Ula nigdy nie będzie bezpieczna. Przecież może nawet zginąć. Ty wiesz, że to i tak kiedyś wyjdzie? Od przeszłości nie ma ucieczki. Prędzej czy później cię dopadnie. Już dostawałeś pogróżki. Ci ludzie za parę lat wyjdą. I co wtedy? Chcesz, żeby Ula znalazła cię kiedyś z rozwaloną głową? Uważasz, że zasługuje na taki los? A jeśli będą chcieli się zemścić na niej? Zapyta Janek. Niestety w 1413 odcinku Im jak miłość Lisiecki będzie musiał mu przyznać rację. Zdesperowany postanowi raz na zawsze odejść od Uli. Spakuje swoje rzeczy, napisze do Uli krótki list i zniknie. Tak, by nie narażać dłużej ukochanej na niebezpieczeństwo. Czy Ula zdoła Bartka odnaleźć i przekonać, by do niej wrócił? A jeśli tak, czy oboje będą w grabinie bezpieczni?